Jest święty Mikołaj, jest Śnieżynka, są prezenty i oczywiście są też grzeczne dzieci. Starszy pan z Laponii dotarł do siedziby Fundacji Aktywnych Mam i miał pełne ręce roboty. Dzieci, które są uczestnikami naszego projektu dzisiaj przez Mikołaja, są obdarowywane paczkami ze słodyczami, takim symbolicznym podarunkiem, tak jak u nas w Polsce jest to tradycją od bardzo dawna. Dodatkowo uczestnik naszego projektu, Wadym, zaoferował się, że mógłby zrobić zdjęcia, więc przy okazji odbywa się przepiękna sesja zdjęciowa. Zarówno dzieci z Mikołajem, jak i rodziców z dziećmi, więc to będzie tego rodzaju dla nich pamiątka. Święty Mikołaj rozdawał prezenty, Wadym robił zdjęcia, wszyscy dobrze się bawili. Starsi uczestnicy projektu Aktywnie w przyszłość rozmawiali i popijali gorącą herbatę, a młodsi między innymi pozwalali pomalować sobie twarze elfom, w które wcieliły się wolontariuszki z ELO nr 3 imienia Władysława Broniewskiego. Projekt Aktywnie w przyszłość realizowany jest przez dwie fundacje – Akademia Inicjatywy i Rozwoju oraz Aktywnych Mam. Uczestnikami są uchodźcy z Ukrainy, którzy zamieszkali w powiecie ostrowieckim po 24 lutego. Zabawy i świetlica, jest uroki polskiego, jest fitness, takie fajne zajęcia sportowe, jest herbatka po czwartkam. No bardzo dużo jest pięknych takich zajęć, jakie bardzo pomaga jako to socjalizacji. W projekcie weźmie udział łącznie około 300 osób. Dla dzieci przygotowywane są zajęcia ruchowe lub tematyczne, natomiast osoby dorosłe korzystają ze wsparcia doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa czy prawnika. Dociera do nas bardzo wiele pozytywnych sygnałów od uczestników tego projektu. Uczestnicy bardzo chętnie korzystają z organizowanych przez nas kursów języka polskiego. Uczestnicy bardzo często podkreślają, że to w projekcie nawiązują nowe przyjaźnie, nowe relacje. Łatwiej im jest się odnaleźć w tej nowej społeczności, bo przecież oni są w zupełnie nowym miejscu i układają swoje życie na nowo. Projekt Aktywnie w przyszłość, który dofinansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków rezerwy Funduszu Pracy, będzie realizowany do końca 2023 roku.